Witam serdecznie. Dzisiaj tak szybciutko. Temat brzmi, jak umieścić folder lub plik na pulpicie w Chromebook. Także sprawdzimy to sobie. Ostatnio jedna z użytkowniczek właśnie napisała, że nie potrafi tego zrobić. No i dobrze napisała. Bo tego się nie da zrobić. Za chwilkę tutaj spróbujemy, ale można zrobić coś innego. I za chwilkę to pokażę. Dobra, tutaj mamy nasz pulpit. Wchodzimy tutaj w sekcję pliki. No i teraz sobie stworzymy przykładowo jakiś folder testowy. Nowy folder. Nazwijmy go test. OK. No i mamy ten folder. I spójrzcie, co się teraz stanie. Ja chcę go przenieść, ale naprawdę się nie da. Mamy tutaj znaczek, że nie da się go nigdzie tutaj na tym pulpicie umieścić. Jak puszczę klawisz, no to w dalszym ciągu go nie będzie. No i teraz odpowiedź jest prosta. Co z tym fantem zrobić? I tak jest z każdymi plikami. Wystarczy, że naciśniemy tutaj palcem ten touchpad w ten sposób. I pojawią nam się tutaj różne opcje. Między innymi przypnij do półki. Należy to wybrać. I w tym momencie ten folder jest przypięty do półki, jak mogliśmy zauważyć, znajduje się tutaj. Także to jest taka, można powiedzieć, forma bez zaśmiecania tutaj tej powierzchni tego pulpitu. Wystarczy, że naciśniemy to i tutaj mamy przypięte pliki test. Wejdźmy. No i już jesteśmy. Spróbujmy jeszcze te pobrane pliki przypiąć. Także naciskamy. Przypnij do półki. I teraz pojawił nam się tutaj drugi element. I mamy, jak możemy zauważyć, pobrane, czyli downloads i test. Oczywiście te foldery możemy sobie spokojnie odpiąć. Na przykład odepniemy sobie teraz ten test i mamy tylko jeden download. O. No i tak to się prezentuje. Nic trudnego. No niestety nic z tym nie zrobimy. To jest taka jedynie opcja, że można przypiąć tego typu folder do półki. Spróbujmy jeszcze raz. Nowy folder. I tutaj musimy tak palcami. O. Dwa palce jednocześnie. Przypnij do półki. Pyk. No i tak to wygląda. Jeśli chodzi o system Chrome iOS, to jest to taka wersja. Ten filmik powstał na tej wersji. Być może po jakichś aktualizacjach w przyszłości to się zmieni i będzie można normalnie przerzucać ikony na pulpit bądź też foldery. I to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.